W niedzielę w samo południe z placu Marii Konopnickiej ruszy Marsz Cieni zorganizowany przez Suwalskie Muzeum Okręgowe i Stowarzyszenie Grupa Wschód. Uczestnicy pochodu to przede wszystkim członkowie grup rekonstrukcyjnych w mundurach polskich żołnierzy, policjantów oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD. Wszyscy w milczeniu przejdą ulicami Chłodną, Kościuszki i dalej ulicą Wojska Polskiego aż do pomnika żołnierzy Września. Podczas marszu odczytane zostaną nazwiska związanych z naszym regionem polskich oficerów, którzy zostali zamordowani na wschodzie. To blisko 500-osobowa lista. Po marszu uczestnicy zmówią w ich intencji modlitwę oraz zapalą światła pamięci. Patronat honorowy nad Marszem Cieni, odbywającym się 82 lata po zbrodni katyńskiej, objęli biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego oraz prezydent Suwałk.